Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich, ja i mój brzuch. Jeszcze. Jakieś 10 minut temu prosili nas, żebyśmy wychodzili już z Kajot, więc ja się będę zbierał powoli. Względnie posprzątane. To łóżko tak wyglądało, jak wszedłem do kajuty, więc nie wiem. Ja sobie spałem tu. Ręcznik to rzucę, nie wiem. Powieszek. No, także krótko mówiąc, robimy rząd i nieważne. Zapraszam Was na kolejny odcinek. Pyk! Słuchajcie, zacząłem w końcu wybierać zdrowszą opcję. Czyli nie ruchomymi schodami, tylko z buta. O, tam stoi nasza karoca. Zaraz będziemy wyjeżdżać. Po dopłynięciu do Ajaccio, plan był jeden. Dospać tą noc, gdzie na promie udało mi się przespać jedynie niecałe 5 godzin, a następnie pranie i zobaczymy co dalej. W tym celu postanowiłem nie oddalać się zbytnio od miasta, więc wybrałem darmowy parking, który kiedyś odkryliśmy z kolegą, będąc na Korsyce. Wtedy również przypłynęliśmy w niedzielę, a że adres odprawy celnej wyznaczony był w porcie, szukaliśmy parkingu nieopodal. W teorii jakiś facet wtedy nam powiedział, iż nie można tam zostawać na noc, ale my zostaliśmy i nikt nas nie gonił. Jeśli ktoś chce sobie pozwiedzać Ajaccio, które jest naprawdę uroczym miasteczkiem, to jest to dość wygodna miejscówka do pozostawienia większego auta, jak na przykład van czy camper. Słuchajcie, mam chyba uzasadnione obawy, że to może nie wejść. Mam dwie pełne torby prania, jeszcze chciałem wyprać sobie kurtkę. I oprócz kurtki fajnie było wyprać pościel. Za 30 euro dzisiaj wydam na to pranie. Dobra, słuchajcie, weszło wszystko. Dzisiaj mam takiego lenia, że nic nie robię praktycznie. Wyjechałem z domu, to przyszedłem spać, bo mi się spać nadal chciało. Ale jeszcze dzisiaj sobie planuję wieczorkiem to pranie skończę. Jakiś spacer sobie może urządzę, zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Pół godziny mamy. O 18 trzeba iść przerzucić do suszarki. No i może pościel z kocami sobie wstawię. To nie jest zły pomysł. Witam dnia kolejnego, a w zasadzie już na jego końcówkę. Tak, w momencie, gdy w końcu ruszyłem drugiego dnia dupę w drogę do Bastii, to już słońce mówiło papa, a w połowie drogi wyglądało to tak jak na załączonym obrazku. Z rana zaliczyłem odprawę, rozładunek i większość dnia przesiedziałem w kabinie, a to grając w gierki, a to oglądając serial. Nawet do montażu nie usiadłem na poważnie tak, aby zmontować więcej niż jeden założony odcinek. Znikomy ruch, zero treningów, zero progresu w czymkolwiek. W niektórych sprawach nastąpił wręcz regres. Jedyne co zrobiłem tego dnia więcej, to posiedziałem chwilę nad wodą, zostawiając siebie z samym sobą, bez kamery i rozkminiając własne błędy z tego roku. Były to dwa dni, po których kac moralny męczył mnie kilka dni i nie odpuszczał, dopóki nie zrobiłem sobie takiego własnego rachunku sumienia. Dojeżdżając do samej Bastii, zamiast stanąć sobie na noc jakieś 20 km wcześniej, postanowiłem, że jadę do portu. Jak mogliście zauważyć, przywitał mnie komunikat o zamkniętym tunelu, co skończyło się nocną wycieczką po mieście, co zaraz sami ujrzycie. Tak samo jak niespodzianka numer 2. Człowiek, co zamiast stanąć sobie wcześniej na jakimś parkingu, gdzieś coś, to wpadł na pomysł, że pojedzie do portu i tam pójdzie spać. Chociaż tam jest zakaz. Ale nikt tego zakazu nie respektuje i tam stoją po kilka godzin nawet. I taki miałem plan, bo i tak sobie rano po prostu na ten prom prosto wjadę. Natomiast kurczę, zamknęli mi tunel. I muszę jechać przez Bastię do portu. Tak przez miasto.
Ajajaj. Dobra, bo teraz to mój plan trochę spalił na panewce. Nie przewidziałem, że port w nocy może być zamknięty i że do niego nie wjadę. I chyba muszę sobie wymyślić teraz miejscówkę na spanie. Zaraz się okaże, że będę się wracał. Przez miasto! Sick! Dobra, tu jest jakiś parking. Teraz się tu gdzieś przyparkujemy. Idziemy spać. O 7 trzeba wstać. O 8 mamy prom. Strasznie. Nie wiem nawet jak to ująć. Tak, mikrofon. Strasznie spierdzieliłem ten weekend. Bo byłem na Korsyce i nic w sumie nie pozwiedzałem. Nic mi się nie chciało. I to jest kolejny problem, z którym bardzo walczę. I w ogóle zauważyłem, że jakby spełnianie marzeń jest fajne i walka o nie jest fajna, ale po drodze pojawia się dużo problemów, które no, część ludzi powie, że albo się użalasz, albo płaczesz, albo to, albo tamto. Natomiast to nie jest tak, że się użalam, ja po prostu staram się znaleźć sposoby na moje słabości. I tak jak dzisiaj znów sięgnąłem po słodycze i wiem, że robię źle, ale mimo wszystko to robię i zauważyłem bardzo często, że takie dni, w których moja produktywność spada na totalne zero i zajmuję się pierdołami, a nie tym, czym powinienem, i z trudem robię rzeczy, które powinienem robić albo ich w ogóle nie robię, następuje wtedy, kiedy rzucę sobie za dużo na głowę. To jest, wiecie, dużo ludzi mówi, że małymi krokami do przodu. To też jest fakt, że nie powinno się przeginać, powinno się... Lepiej jest robić małe kroki, ale codziennie do przodu, niż na przykład biec 5 minut, a potem tydzień odpoczywać, bo człowiek się zmęczył. I ja odnoszę wrażenie, że trochę tak w tym momencie mam, bo ile styczeń był bardziej produktywny pod koniec, luty dawał radę, tak marzec zaczął się strasznie. I to jest trochę tak, że... Dałem sobie kilka dni wycisk, a teraz znowu kilka dni się opierdzielałem. Więc idę spać i będę walczył, aby jutro był lepszy dzień. Nie wiem, który jest nawet. Szczerze mówiąc, zegarek mi się ładuje. 7 marca jutro. W zasadzie dzisiaj. Także jeżeli macie takie dni, że nic wam nie idzie, że nie wiem, przesiedzieliście cały dzień przed Netflixem i absolutnie macie takie poczucie winy wręcz w stosunku do siebie, tak jak ja dzisiaj, że to mogło wyglądać lepiej. To one się zdarzają, ale warto się zastanowić, co się robi źle, że się zdarzają, albo skąd one się biorą i czy nie lepiej jakby usystematyzować wszystko. W sensie, że mniej, ale regularnie, niż tak skokami. Bo te skoki przede wszystkim są bardzo niezdrowe dla psychiki, zauważyłem. W momencie, kiedy codziennie robię jakieś rzeczy, a na przykład znajduję czas na jakieś swoje przyjemności, jest mi chyba lżej mimo wszystko. No ale nic, będę sobie to kminił jeszcze przed snem, a was zapraszam na jutro. Przepraszam za to, że z tej Korsyki wiele wam nie pokazałem, ale też potrzebowałem czas dla siebie, żeby złapać oddech i odpocząć. I od 2 dni jestem bez prysznica, bo tu nie ma gdzie wziąć prysznica. I pierwsze co zrobię, jak zjadę we Włoszech z promu, to pojadę pod prysznic. To wiem na pewno. Trzymajcie się i dobrej nocy. Pyk!